No dobra, wygląda na to, że mamy już odpaloną transmisję, ale coś nam przeszkadza. Coś chyba. Nie, jest ok. No dobra. Dzień dobry, cześć i czołem. Czy tam ktoś już z nami jest? Znaczy ze mną na razie, bo Wojtek dotrze za momencik. No dobra, startujemy zatem. Słuchajcie, drodzy Państwo, witam w dzisiejszym drugim spotkaniu z serii Czwartek Live. Mam nadzieję, że słychać mnie chociaż trochę. Odpalę sobie może komentarze, żeby było widać, czy ktokolwiek napisze to, co na przykład w zeszłym tygodniu, gdzie okazało się, że dźwięk był trochę słaby. Dzisiaj mam nadzieję, że sytuacja związana z mikrofonikiem i z tym, że będzie Wojtek, poprawi trochę sytuację dźwiękową, bo Wojtek głośno mówi. Dobra, zaczynam sam. Wojtek jeszcze kończy spotkanie z klientem, co nie jest takim złym rozwiązaniem, bo jakby nie patrzeć, z tego żyje właśnie firma, że pojawiają się klienci, ale to jest temat jeszcze na inne spotkanie. Dzisiaj temat jest inny, a mianowicie aspiracje. I o aspiracjach właśnie dzisiaj będzie mowa. Zawsze sobie, czy ktoś czeka w pokoju? Nie ma. Na razie dobra. Fajnie byłoby wystartować, gdy pojawi się ktośkolwiek. No dobra, jedziemy dla przyszłości. O co chodzi z tymi aspiracjami? Bo temat jest o tyle istotny, że bądź co bądź jutro będę o tym opowiadał na kongresie patriotyzmu ekonomicznego, oczywiście w nieco bardziej rozbudowanej niż 10-minutowej formie. Skąd się wziął w ogóle temat aspiracji jako jeden z elementów istotnych dla życia przedsiębiorcy? Przede wszystkim temat wziął się z życia, bo bądź co bądź w pracowni Synergii naszym celem jest sprawić, aby trochę więcej niż obecnie firm polskich pojawiło się na liście 500 najbogatszych firm na świecie. Oczywiście wszystko po kolei, ponieważ na początku fajnie by było, żeby te firmy były większe nawet w kategorii lokalnej. No więc to się wszystko bierze z aspiracji. Inaczej ciężko urosnąć, jeśli nie ma się aspiracji na rośnięcie. Temat dodatkowo nabrał wagi, ponieważ w pierwszego to jest poniedziałek bodajże, nawet nie, we wtorek. 1 grudnia odpalamy z doktorem Łągiem kolejną edycję seminarium Miracles of Capital, gdzie aspiracje, jakby nie patrzeć, są jednym z elementów, o których doktor mówi dość często i wyraźnie zaznacza, jak to jest istotne w kontekście budowania firmy mającej zasięgi na całym świecie. O co w ogóle chodzi z tą aspiracją i dlaczego ona jest taka ważna? Ponieważ dopiero jeśli ona jest traktowana poważnie, to determinuje nas do działania, ponieważ daje nam ukierunkowanie tego, co na co dzień robimy, mając w perspektywie to, do czego dążymy. To są takie dalekie cele, można powiedzieć, dzięki którym jesteśmy w stanie określić drogę, którą zamierzamy się wybierać do przodu. Ponieważ no, ma jednak znaczenie to dokąd idziemy, bo inaczej szykujemy się na taką wycieczkę do cioci Halinki na imieninową imprezę, a zupełnie inaczej szykujemy się na wyprawę na biegun północy, a przecież jedno i drugie to droga, niby to samo. Otóż zupełnie co innego i mając gdzieś w głowie tę aspirację naprawdę wysoką, zdajemy sobie sprawę, że niektóre działania, które podejmujemy, są po prostu nieadekwatne i w zasadzie niemalże śmieszne.
To jest tak, jak z tymi celami, o których mówił pan Kahneman w swoich pułapkach myślenia. A mianowicie, jeśli ustawimy sobie jakiś mało ambitny cel, to i być może do niego dojdziemy, natomiast nigdy w życiu go nie przekroczymy i nie należy liczyć, że to nas po prostu jakkolwiek zainspiruje czy zmotywuje do działania. Natomiast jeśli podejdziemy do tematu troszkę inaczej, czyli ustawimy sobie bardzo wysoko te nasze aspiracje, nawet wyżej niż teoretycznie wydawałoby się, że jesteśmy w stanie tam dotrzeć, bo na chwilę obecną w ogóle nie mamy pojęcia, jak się do tego zabrać, jest dużo większa szansa, że idąc w tamtym kierunku przekroczymy ten pierwszy cel, który sobie teoretycznie założyliśmy. O, jest wielki nieobecny. Siadaj, Wojtuś, już obecny. Dzień dobry, dzień dobry. Pan se wepnie. O, uczymy się. Uczymy się na błędach. Dobrze, to już tak sobie przypomnę. Nie będzie przemieszania. Już się bez odnażania. Wojtek, dzisiaj rozmawiamy, jak pewnie wiesz, o aspiracjach. I właśnie zacząłem mówić właśnie o Kahnemanie i jego podejściu do stawiania sobie celów. To zresztą, o czym rozmawialiśmy bodajże w poniedziałek. Czyli to, że jak postawisz sobie malutki cel, to być może go osiągniesz, ale na pewno go nie przeskoczysz i z tego powodu warto postawić sobie go dużo wyżej, nawet jeśli w danej chwili nie mamy pojęcia, jak do niego dojść, ponieważ będziemy tego dochodzić no, w trakcie drogi. Nie? A mówiłeś już o Einsteinie? Nie. To ja powiem o Einsteinie, słuchajcie, bo to, co powiedział Tomek, ja przed chwilą dlatego dołączyłem trochę później do naszego live'a, bo prowadziłem szkolenie online dla firmy produkcyjnej, szkolenie z lean managementu i też rozmawialiśmy sobie o celach, czy o mierzeniu, o celach związanych z procesami. I to jest tak z mojego doświadczenia, a propos tego, o czym mówi Tomek, o aspiracji i takich ambitnych celów, to rzeczywiście się sprawdza. To znaczy, jak pracuję z klientami i klient wyznacza cel na przykład poprawy procesu, nie wiem, skrócenia całego czasu trwania procesu o kilka procent, to jak on to zrobi? No prawdopodobnie zakaszę trochę rękawy, ludzie zakaszą trochę rękawy i trochę bardziej się pospieszą i trochę bardziej się postarają. No i gdzieś tam te parę procent w ten sposób nawet 10 czy 15 jesteśmy w stanie osiągnąć. Natomiast jeśli myślimy o tym, że chcemy proces jakiś skrócić o 90% albo 70%, a mam takie case'y jakby w swojej historii zawodowej, tak pracowałem z klientami, mam takie doświadczenia, to my wtedy, wiedząc, że taki jest cel, że ten cel jest bardzo ambitny, musimy po prostu w inny sposób działać. Nie? I to jest to, co powiedział Einstein, że szaleństwem jest robić coś w ten sposób, według tej samej metody i oczekiwać innego rezultatu. Nie? Czyli to, jak my sobie postawimy taki ambitny cel, to spowoduje, że my będziemy musieli zacząć w ogóle inaczej do tego celu podchodzić. Znaczy założyć, że będziemy musieli zmienić pewien system, na przykład pracy, a nie tylko trochę bardziej się postarać, nie? Bo z tego trochę bardziej postarania się, no to po prostu nie będziemy mieli takiego efektu. Dokładnie, dojdziemy do wniosku, że działania, które właśnie robimy, mogą się po prostu okazać bezsensowne i mając świadomość, dokąd idziemy, dojdziemy do wniosku, że trzeba jednak to robić zupełnie inaczej. A jak? To jest zupełnie inna historia. Tak? No właśnie, ja tu mam jeszcze taki punkt zapisany, dlaczego ważne jest w firmie, żebyśmy mieli aspiracje. W zasadzie powiedzieliśmy sobie, że to determinuje działania. Natomiast jakby cofnąć się o jeden punkt troszkę, to wiemy przede wszystkim dzięki aspiracjom, po co my budujemy to, co budujemy, bo gdzieś chcemy dojść, tak? I wiemy też, co budujemy, aby można było się do tego później odnieść, no i dobrać odpowiednie kroki. Mówiłeś o Elonie Musku? Nie, to jeszcze o jednym powiem. Ja powiem o Elonie Musku, bo to jest taki przykład jakby współczesny i dziejący się na naszych oczach. Elon Musk, tak, czyli ten przedsiębiorca, on jest tam z pochodzenia chyba z RPA pochodzi, natomiast pracuje głównie w Stanach. On ma kilka takich startupów, przy czym ciekawe, że każdy z tych startupów jest naprawdę na takiej szpicy innowacji w jakimś tam swoim obszarze, nie? SpaceX, czyli prywatne loty kosmiczne, znaczy prywatne, w sensie prywatna firma, która wysyła ładunki na orbitę, nie jakaś agenda rządowa, tak?
Tesla, czyli no firma, która już można powiedzieć zmieniła patrzenie na samochody elektryczne, tak? Bo w odpowiedzi na jej działania tak naprawdę koncerny zaczęły skupiać się, te duże koncerny automotive zaczęły skupiać się na tworzeniu i teraz już sprzedawaniu samochodów elektrycznych. No jeszcze jest kilka firm, tak? Firma, która chyba baterie robi do tych samochodów elektrycznych, też opierając się na jakichś zupełnie nowych rozwiązaniach dotyczących tych baterii. No jest też to tak zwane boring company, czyli można to tłumaczyć nudna firma, bo firma wiercąca, nie? Która ma po prostu ma zbudować, chyba próbnie już tam zbudowała pod Los Angeles czy gdzieś tam w Stanach, pod Las Vegas, tunel, którym będą jeździć samochody, czyli takie trochę nowe metro, tylko zamiast pociągu to będą samochody jeździć tak, żeby nie było ruchu w sposób szybki i sprawny. Nie? Więc... A przy okazji jeszcze w boring company, w wolnej chwili, ja nie wiem, kiedy ten facet na wolną chwilę przecież stworzył miotacz ognia. Tak, który sprzedawał chyba jako ciekawostkę dla klientów. Tak. Dobra, dlaczego ja mówię o tym Elonie Musku? Czytałem jego biografię jakiś czas temu i ona rzeczywiście jest bardzo ciekawa, chociaż może niektórzy z Was, jak słyszą Elon Musk, mówią, no nie, ja taki nie chcę być. Ja wiem, że też nie chcę taki być, bo to, co on robi na przykład kosztem swojego życia takiego rodzinnego, więc to jest też ważne, żebyśmy sobie a propos aspiracji dobrze odpowiedzieli na pytanie, co my chcemy, nie? I co jesteśmy skłonni poświęcić, żeby to osiągnąć. Tak, i co jesteśmy w stanie skłonni poświęcić. Natomiast ten jego przykład jest o tyle ciekawy, że SpaceX, czyli firma, która potrafi wysłać ładunek na orbitę za cenę 10-krotnie, czy koszt wysłania tego ładunku na orbitę jest 10-krotnie mniejszy niż to robiły do tej pory te duże od lat działające tak samo, od kilkudziesięciu lat działające tak samo koncerny. No jest też wynikiem pewnych jego takich aspiracji. No bo można powiedzieć, okej, no to jest jakaś tam kolejna firma, która robi coś jakby w obszarze gospodarki po prostu, tak? Natomiast wizja tej firmy i to, że ona się stała taka, wzięła się stąd, że Elon Musk, i to widać, i on o tym mówi sporo, nie miał tą, ma tą wizję wysłania człowieka na Marsa jako odpowiedzi na zagrożenie w ogóle gatunku ludzkiego, przetrwania gatunku ludzkiego jako całości. On stwierdził, że bezpieczniej będzie, jak człowiek będzie też na innych planetach, tak? No bo nie wiem, jakiś meteoryt w nas uderzy, będzie wojna atomowa czy cokolwiek innego, nie wiem, zagrożenie ekologiczne. I on rzeczywiście, to jest taki jakiś jego idea fix w głowie, nie? Że on idzie za tym, żeby tego człowieka wysłać na Marsa i są konkretne plany już na to. Natomiast oczywiście kilka lat wstecz tych planów jeszcze nie było, była ta wizja. No i on oczywiście od czegoś zaczynał. Zaczynał od tego, żeby wysłać jakiś ładunek na orbitę ziemską. Pojechał do Rosji, chyba z dwoma walizkami, z tego co pamiętam, pieniędzy fizycznie, miał tam dolcami napakowane, no i chciał kupić rakietę, nie? Rosjanie go tak gdzieś zwodzili, były spotkania, tam pili, jedli, nie pili, no on po takich kilku tygodniach, gdzie widział, że to donikąd nie prowadzi, sobie, dobra, no wracamy do Stanów. Jego inżynierowie, którzy tam z nim byli, się ucieszyli, w samolocie tam pili lampkę szampana, że w końcu wracają do domu, do jakiejś normalności. No a on siedział przy komputerze, siedział, nie, pracował, i mówi, słuchajcie, dobra, my to zrobimy. Oni tak patrzą i mówią, no ale o co chodzi? No policzyłem to. My zbudujemy rakietę od początku. Nie, my nie będziemy nic kupować, my to zrobimy. I oczywiście potem wskoczyły te takie różne problemy, typu no, większość rynku czy większość tych graczy, ale mówię, to się nie uda, nie zrobisz tego. On oparł, dlatego ten koszt wyniesienia ładunku na orbitę jest dużo niższy, bo rakieta składa się z elementów, które są wielokrotnie wykorzystywane. Nie? Można to widzieć dosyć spektakularnie. Wraca człon tej rakiety, sobie gdzieś tam lądował najpierw na platformie na morzu, teraz może już na lądzie. I ludzie mówili, nie, to się nie da. Nie? Inżynierowie mówili, to nie wytrzyma tych różnych napięć, ten materiał, to jest niemożliwe. No a to jest człowiek, który miał tą wizję, właśnie tą bardzo taką wizję dalekosiężną wysłania człowieka na Marsa. No i on to zrobił. Dlaczego? Dlatego, że w to uwierzył. Oczywiście za tym stoi pełno pracy jego i jakby fachowców, inżynierów wysokiej klasy, które też jest, to jest też ciekawe, że on ich ściągnął no właśnie tą wizją. I on powiedział, dobra, słuchajcie, no zostałeś inżynierem, po co? No po to, żeby ludzi w kosmos wysłać, żeby ładunki w kosmos wysłać. A co robisz? No realizujesz jakieś nudne procedury, te same od 40 lat w jakimś gigantycznym molochu, gdzie twojej pracy nawet nie widać. Nie? I rzeczywiście bardzo ciekawie jest w jego biografii też opisane, jak oni wykonywali pierwsze próby gdzieś tam na jakichś wyspach na Pacyfiku w jakichś fatalnych warunkach, nie?
ale po prostu ta idea, by oni byli tak zarażeni, też ci inżynierowie, tą wizją stworzenia rakiety, wysłania jej na orbitę, no, że to ich pociągnęło i to się udało. I myślę, że u niego też jest tak, że bardzo dużo on różnych takich wątpliwości też po drodze musiał pokonać. Ja pamiętam, był taki moment, on jest miliarderem, nie można powiedzieć, no tak, ci miliarderzy czasami jest takie wyobrażenie, że to są ci, którzy gdzieś tam leżą sobie na hamaku, nie, tutaj jakiś jacht piękny jest i nic nie robią. No, był taki moment, że on w SpaceXa włożył ostatnie pieniądze i to ostatnie swoje prywatne pieniądze, nie, z dużego majątku, który miał tam po sukcesach z PayPalem. Tam zostało mu chyba kilkaset tysięcy i on to opisuje tak, no dobra, no jest taki moment, no dobra, płacę jakieś tam ostatnie wynagrodzenie, bo jest koniec miesiąca ludziom, jakby nie mam nic, firmy zamykamy i koniec. No i wtedy rzeczywiście wskoczył mu pierwszy rządowy kontrakt, który pozwolił firmie przetrwać, no i dalej ona się rozkręciła tak, że rzeczywiście się to udało. Ja z moimi synami niedawno oglądaliśmy te parę miesięcy temu, chyba w tej pierwszej, przy tym pierwszym lockdownie, jak leciał na orbitę Crew Dragon, czyli pierwsza od paru dziesięciu lat startująca z amerykańskiej ziemi rakieta, która ludzi wyniosła na orbitę. Nie? I to naprawdę było spektakularnie, przyjemnie było to oglądać, chociażby też dlatego, że w ogóle oni, ten Crew Dragon świetnie wygląda. Nie? To wygląda jak pojazd z filmu science fiction, gdzie nawet kosmonauci mieli nowe kombinezony, które też przygotowywał im, czy miał wpływ na ich przygotowanie jakiś tam chyba scenarzysta z Hollywood. Nie? Więc wydaje mi się, że to wszystko jest też efektem pewnej wizji. Oczywiście w tym przypadku takiej mocno spektakularnej. Ja mam takie doświadczenie pracy z przedsiębiorcami, że często ta wizja nie musi być tak spektakularna, albo po prostu nie będzie, bo to, czym się zajmujemy na co dzień, jest może trochę bardziej banalne, ale też często to jest coś, co jednak nas kręci. Nie musimy tworzyć rakiet i wysyłać ich w kosmos, nie? Nie wiem, mamy swoje biura księgowe, lubimy taką działalność. No ja nie wiem, ja lubię doradzać klientom, tak? Lubię pracować z klientami, co przed chwilą robiłem, nie? Pytanie właśnie, jakie mamy aspiracje, no bo one mogą powodować, że też ta codzienność będzie inaczej wyglądać, nie? Mając tą wizję w głowie, nie wiem, ten cel taki długofalowy, my inaczej będziemy patrzeć nawet na to codzienne wstawanie, że ja muszę zrobić jakieś tam powtarzalne czynności, które bym powiedział, a to jest nudne. No tak, ale ja je robię po to, bo w pewnym horyzoncie to mnie do czegoś doprowadzi. O ran, jak widać, aspiracje są bardzo wywołujące intensywne emocje. Wojtek wpadł i nie może skończyć. Słuchajcie, aspiracje faktycznie ważna sprawa. Jarek Konieczek pyta, czy bezpiecznie jest dla człowieka, czy dla planet. Ja myślę, że to nie ma w tej chwili większego znaczenia, bo Wojtek po prostu przywołał przykład Elona i co każdy z nas myśli o tym, co się dzieje w obszarach, które Elon takie, a nie inne ma podejście. To jest sprawa wtórna. Natomiast wracając jakby z tymi aspiracjami trochę z tego kosmosu w dół na nasze codzienne poletko, to jest dokładnie tak, jak Wojtek mówisz. Każdy ma to, co lubi, bo jakby porównując aspiracje, jeden ma aspirację, aby wylecieć w kosmos ze swoim towarem, a przy okazji wgłębić się w Ziemię i być może wyjść z drugiej jej strony, prawda? A dla trzeciej osoby wystarczającą aspiracją jest to, że ma stałą pensję co miesiąc, ma dom, zabezpieczoną przyszłość dla swoich dzieci i wyjeździe na wakacje 2-3 razy do roku, prawda? A przy okazji nie musi się zastanawiać nad produktami spożywczymi, które wybiera w sklepie. I każda z tych postaw, każda z tych aspiracji ma swoje konsekwencje, bo to do nich dostosowuje się codzienne działania. I dlatego właśnie one są istotne, bo determinują to, czym będziemy się zajmować. No i koniec w zasadzie. W szybkim, telegraficznym, pigułkowym skrócie opowiedzieliśmy, o co chodzi z aspiracjami. Dlaczego są ważne? Ja się chciałbym rozkręcić jeszcze. Ojejku, o czym chcesz powiedzieć? Nie lubię gadać, to chciałbym pogadać. Znaczy, obiecaliśmy 10 minut. 10 minut. I było dłużej, natomiast ja nie widzę tu jakiejś zatrważającej liczby pytań. Dlatego myślę, że Wojtek, możesz dostać ekstra czas. Tak, zdecydowanie możesz dostać ekstra czas. A ja w międzyczasie poproszę tych wszystkich, którzy nas oglądają, aby pozapisywali jakieś swoje pytania. Jarek był pierwszy. To teraz jakieś inne jeszcze prosimy. Wojtek się rozkręci. To zobaczymy, jak moje mówienie działa, nie? Będziesz tam śledził, czy odpadają. Śledzę. Uczestnicy, czy nie. Słuchajcie, ja chciałem też trochę praktycznie o tych aspiracjach powiedzieć, bo powiedziałem o Elonie Musku, natomiast ja na co dzień pracuję też z przedsiębiorcami i na początku tego roku rozpocząłem pracę z nowym klientem, z firmą taką informatyczną, która między innymi robi strony internetowe.
Nie? I pewnie takich firm na rynku w Polsce i w ogóle na rynku globalnym jest sporo. Nie? I można powiedzieć, no dobra, co tam można ciekawego jakby wymyślić, jaką wizję, jeśli chodzi o strony internetowe, no co będę super strony internetowe robił, nie wiem, będą najbardziej kolorowe. No, nie wydaje się to pewnie w większości osób, ciężko jest jakąś taką spektakularną do tego wizję wymyślić. Natomiast co było takim fajnym efektem naszej pracy warsztatowej z tym klientem, to, że my rzeczywiście, znaczy my, ten klient, może z jakimś tam moim niedużym wsparciem, ale poszedł w taką stronę w ogóle nieoczekiwaną, nie? On poszedł jakby z firmy, która robi strony internetowe, w firmę, która w jakimś tam obszarze chce zmienić taką rzeczywistość w Polsce, nie? I to było bardzo ciekawe, ja już tam nie zdradzam szczegółów, bo też no, jakaś tam tajemnica mnie obowiązuje, chociaż nie wymieniam oczywiście nazwy klienta, ale było ciekawe, bo nawet słuchajcie, jak patrzyłem na tą osobę, nie, gdzie my pracowaliśmy, rozmawialiśmy, we dwóch siedzieliśmy i w pewnym momencie ten człowiek, ten przedsiębiorca wstał, taki ogień mu się w oczach pojawił i tak jak ja go dopytywałem o tą wizję, jakieś tam elementy, to on zaczął po prostu mówić, nie, i zaczął jakby... I ta opowieść zaczęła płynąć, nie? Więc było widać, że po prostu on dotknął czegoś, co głęboko w nim się działo, a co póki co jakby kompletnie się nie wyrażało w tej rzeczywistości firmy, która robi strony internetowe, nie? Więc nieraz mam takie doświadczenie, że jak dotykam takich różnych biznesów i one się wydają, no, to nie jest coś bardzo spektakularnego albo coś bardzo oryginalnego, no to czasami w człowieku ta wizja po prostu jest, nie? Trzeba dać jej szansę gdzieś tam się wyrwać. No i to jest to, co Tomek powiedział, nie? Ważne, że ta wizja ma być moja, nie? To jakby ktoś nie musi w nią wierzyć. Ważne, żebym ja w nią wierzył, nie? Bo też jak ktoś ci przyjdzie i powie, że to się nie uda, to jest to równie prawdziwe jak to, że się uda, nie? To od ciebie zależy oczywiście, od twojego potem sprawnego pokonywania jakichś tam różnych trudności po drodze, które będą większych lub mniejszych w zależności od tego, jak ambitnie sobie ustawiłeś ten cel, nie wiem, w jakim horyzoncie czasowym i tak dalej. Ale jakby jeśli na wyjściu powiesz, że ci się nie uda, no to tak, to masz rację, nie uda ci się. Nie? Jeśli powiesz, że ci się uda, to przynajmniej możesz spróbować. A widziałeś jakieś dramatyczne zmiany w działaniu po jakby, chciałem powiedzieć, zdefiniowaniu tej wizji, natomiast myślę, że bardziej niż zdefiniowaniu, to chyba bardziej zdanie sobie z tego sprawy, jaka ona jest, tak na dobrą sprawę. I jak człowiek sobie to uświadomi, to coś tam powinno teoretycznie pyknąć, tak? Oczywiście to jest tak, że to, co powiedziałeś też wcześniej, to trzeba przełożyć na rzeczywistość. Mhm. I to czasami nie jest łatwe, tak? No bo ta rzeczywistość, którą znamy, w której tkwimy, jest często tą, która nie prowadzi naturalnie do tej wizji, tak? Znaczy ta wizja znowu, wracając do Einsteina, musimy zrobić coś kompletnie inaczej, tak? Czyli my musimy od takiej strony już bardzo codziennej na przykład zacząć budować nawyki i przekonania, które nas do realizacji takiej wizji poprowadzą, tak? Czyli ten punkt wyjścia, w którym jesteśmy, on może jakby w ogóle, jak popatrzymy na punkt wyjścia, to możemy powiedzieć, o czym ty mówisz, nie masz szans tego zrealizować. Gdzie ty jesteś, a co chcesz osiągnąć, nie? Tylko tak naprawdę, jak sobie popatrzymy na, nie wiem, te firmy, które nam imponują, czy odniosły sukcesy, czy ludzi, to oni gdzieś coś zaczynali, nie? Człowiek, który, nie wiem, wszedł na zdobył korony ziemi. Ale kiedyś to było inaczej przecież. Kiedyś to było inaczej. No tak, to prawda. I to jest zawsze aktualne. Kiedyś zawsze było inaczej, nie? I to my też już z Tomkiem patrzymy, mówimy, kiedyś świat był lepszy. Nie? No tak, jeszcze jest jedno służbowe powiedzenie. U mnie w branży to nie zadziała. Więc w jakiej branży nie zadziała, proszę ja ciebie, aspiracja na przykład? W każdej. W każdej nie zadziała? Tak, może w każdej nie zadziałać, jak człowiek nie uwierzy, że zadziała. Nie? To jakby nie ma znaczenia branża, bo jeśli nie uwierzysz, czy nie będziesz miał tego przekonania, co jest myślę też jakby takie kluczowe, no to nie zadziała. Mhm. Nie? No bo na początku jesteś ty i twoja wizja. Może nie być nikogo więcej jeszcze. Nie? No i to, jak mocno ty w nią uwierzysz i ile osób za nią pociągniesz, no to spowoduje, że to się albo uda, albo nie. Mamy komentarze. Piotrek Jędras, jak to Piotrek, pyta, kiedy skończy się lockdown, ale... To spytaj się Maćka na jakimś live, myślę, że on wie więcej na ten temat. Nie, my wiemy o tym więcej, tylko to jest w dodatkowej części płatnej, nie? To jakby te wszystkie informacje dla uczestników premium, będziemy otwierać zaraz zapis, trzeba zrobić taki, będziemy otwierać zapisy, słuchajcie, i tam poznacie rzeczywistość, nie? Tam poznacie prawdę o lockdownie i o innych rzeczach. Znaczy słuchajcie, to jest dość proste, no popatrzcie sobie na Tatry, czy tam leży Giewont, jak leży, to jeszcze nie przyszedł czas. Mamy jakieś pytanie jeszcze? Jest jeszcze. Jarek Koniecek napisał tak.
Mnie zastanawia, czy ludzie osiągający sukces jak Musk i inni w szczerej rozmowie z normalnym człowiekiem na początku swojej ambitnej drogi zawodowej poleciliby mu swoją ścieżkę zawodową i życiową, czy też wręcz odwrotnie. No, bardzo dobre pytanie, nie? Bo tylko to jest takie pytanie, w którym wydaje mi się jest pewien błąd logiczny na wejściu. To znaczy my mamy naturalnie jako ludzie tendencję do patrzenia na innych i do próby ich naśladowania. Nie? Dlatego jest pełno książek typu sukces Google'a, jak być jak Facebook. Nie? I te książki opisują drogę tych osób, firm, tylko trzeba dodać jakby taki ważny element, że one opisują to z perspektywy sukcesu. Nie? Opisują tą firmę, no bo te wszystkie rzeczy po drodze się udały. Natomiast masie firm i osób się nie udało. Nie? Więc to jest taka pierwsza rzecz. Co by odpowiedziały te osoby, czy oni polecili swoją drogę życiową? Nie wiem. Ja myślę, że to jest ważne, jaką my chcemy drogą życiową iść i co chcemy znowu a propos tego naszego celu, co jest naszą aspiracją. No bo ja wiem, że ja nie chcę być drugim Maskiem. O ile jest fajnie na niego patrzeć i podoba mi się, że on robi rzeczy, które no jednak w jakiejś skali zmieniają świat, to wiem, że no, ja takich, aż takich ambicji nie mam. Nie? Na przykład ja chcę zadbać o to, nie wiem, moje otoczenie rodzinne i dbam sukcesywnie, jakby regularnie o to, żeby na przykład spędzać czas z moimi synami. Nie? Więc wydaje mi się, że trzeba sobie zadać pytanie, co my chcemy osiągnąć, a nie jakby patrzeć, czy ja chcę koniecznie powtórzyć ścieżkę innego człowieka. Jest bardzo ciekawa książka, chyba po polsku Umysł miliardera to się nazywa, tak? Tak, wywiady z miliarderami z całego świata i to są wszyscy ci miliarderzy doszli do majątku od zera zupełnie, nikt nie odziedziczył, nie? Więc to jest myślę o tyle ciekawe i oni są z zupełnie innych, zupełnie różnych kultur, czyli to nie jest tak, że jak to się mówi teraz, biały tam heteroseksualny mężczyzna, nie, tam privileged people, tam są różni Azjaci, gdzieś tam Arabowie, tak? No i generalnie oni o tym mówią, to jest ciekawe, bo to rozwiewa taki mit też dotyczący miliarderów. Chcesz być miliarderem? Może masz szansę zostać, nie? Natomiast będziesz musiał poświęcić bardzo dużo rzeczy w życiu na to, nie? I po pierwsze pytanie, czy chcesz? A po drugie, nawet jak będziesz chciał, no to może być tak, że nie będziesz miał już tych, nie wiem, zestawu umiejętności czy jakichś tam cech. Może nie wszystko sobie jesteś w stanie wypracować, tak? Żeby to zrobić. Nie? Więc oczywiście to, że ty masz aspiracje, to jeszcze nie jest gwarantem tego, że ty osiągniesz to, do czego aspirujesz. No tak, tak, ale bez tych aspiracji to na pewno tego nie osiągniesz. Tak, bo takie rzeczy oczywiście. Nie dzieją się niechcący. To nie? To nie jest tak, że leżysz przed telewizorem, oglądasz kolejny serial i magicznie stajesz się miliarderem. No magicznie w takiej sytuacji możesz stać się bankrutem, natomiast to też nie jest magiczne. Jarek jeszcze zadał jedno pytanie, czyli chodzi o to, żeby być na szczycie, czy o to chodzi, żeby być na szczycie, czyli to, żeby będąc w dolinie czuć się szczęśliwym. Ja nie wiem, czy to chodzi o to, żeby być w dolinie, tylko tak na dobrą sprawę chodzi o to, żeby być szczęśliwym tam, gdzie jesteś, nie? Aczkolwiek ja tutaj się nie do końca też zgadzam z takim określeniem, żeby być szczęśliwym tu, gdzie jesteś, bo to oznacza... Że nie masz aspiracji. Dokładnie, że nie masz aspiracji, natomiast niekoniecznie w takim rozumieniu zdobycia księżyca, tylko jest ci po prostu wystarczy. Nie? To jest takie modne ostatnie określenie, być wystarczającym na wszystko. Ja nie do końca się z tym mogę zgodzić, ponieważ bycie wystarczającym oznacza lenistwo najzwyczajniej w świecie. Siedzimy tu, nic z sobą nie zrobimy, mamy co mamy, wyglądamy jak wyglądamy, po co mam się nad tym zastanawiać, nie? I teraz jeśli uznajemy, że to jest ta dolinka, w której jesteśmy szczęśliwi, kurczę, no może tak, ale z drugiej strony czemu nie możemy sobie wyjść na nasz pagórek? To może nie musi być Mount Everest. No to ja powiem rzeczywiście, że wiem, że różni ludzie mają różne przekonania odnośnie tego, natomiast ja mam takie przekonanie, że jednak mężczyzna, w ogóle facet powinien jakby walczyć o rzeczywistość i trochę ją stwarzać, nie? I to oczywiście będzie na różnych poziomach, no ja nie będę tak jak Elon Musk, ale gdzieś tam w swoim obszarze wpływu, który staram się też poszerzać, będę oddziaływał. Natomiast wydaje mi się, że jest takie pewne niebezpieczeństwo w ogóle związane z takim uśnięciem, nie? Że jakby mi wystarczy to, co jest, wezmę sobie to piwo, otworzę, siądę na kanapie, już nigdzie nie będę wstawał, starał się, co jakby nie oznacza, że czy picie piwa, czy siedzenie na kanapie, czy oglądanie filmu jest złe, bo też to czasem robię, nie? Ale bardziej mi chodzi o to, że no ja mam takie poczucie, znowu, możecie różnie mówić, ja mam przekonanie, że to Pan Bóg mi zasiał w sercu jakiś taki twórczy, może niepokój to jest ze słowa, ale taką chęć jakiejś sprawczości, udziału po prostu
też w jakimś tworzeniu, odkrywaniu świata, co jest czymś, co też powoduje, że no chce mi się wstawać z tej kanapy jednak, nie? Że jest dużo fajnych rzeczy, które, które mogę zrobić, które sprawiają mi przyjemność, ale też mają dobre przełożenie na przykład na innych ludzi, w moim przypadku na firmy innych ludzi, tak? Oczywiście one też powodują, że, no nie wiem, żyję z tego, zarabiam, tak? Mogę utrzymywać moją rodzinę, mogę o nią dbać. Jak to Kamil napisał, czyńcie sobie ziemię poddaną. Dokładnie tak. O tak. Dokładnie o to chodzi. Każdy w ramach swoich możliwości, które powinien powiększać. Po prostu. No dobra. Piotrek, widzę, sobie lubi pożartować, pytając, kiedy Maciek wymyśli szczepionkę i zlikwiduje ubóstwo na świecie. No to trzeba by... Już wymyślił. Znowu, pogadaj z Maćkiem, myślę, że osiągniesz dużo więcej. Zadzwoń do człowieka. Jest taka jest taki żart, co zrobić z problemem głodu i bezrobocia. Głodni zjedzą bezrobotnych, nie? Natomiast ktoś tam się niedawno tym śmiał z tego, któryś polityk, chyba Konfederacji, że trzeba uważać, żeby nie mówić tego na głos, bo zaraz jeszcze nasze władze rzeczywiście pójdą w takie rozwiązanie, nie? Patrząc na to, co się dzieje z firmami, z kryzysem, to rzeczywiście tego typu podpowiedzi trzeba być z nimi ostrożnym. Nie, bo chłopaki rzeczywiście ogarniają dużą liczbę choćby takich dobrych książek pisanych niedawno, które miały być przestrogą, a zostały potraktowane jak instrukcje, więc lepiej nie. Dobra, pytanie, czy mamy jeszcze jakieś pytania w temacie, czy się odmeldowujemy i widzimy za tydzień? Musimy chyba zgodnie z zasadami internetowymi stworzyć taki, słuchajcie, jeszcze tylko 5 sekund, kiedy eksperci odpowiadają na pytania i ja tutaj palce nie, jak to zwinąć, żeby dobrze wyglądało. Poczekaj, bo Jarek coś napisał, więc możesz wyzerować licznik palców. Problem leży w tym, powinien. Wydaje mi się, że lepsze będzie może. Jest ogromna presja, żeby każdemu się udało. Jeśli się nie uda, to jest dramat, ale to nie dramat, tylko jeden z przypadków, o których nie pisze się książek. No, znowu pytanie, na co jest presja, nie? I czy musimy się presji poddawać? Znaczy, no to jest ciężkie pewnie wyskoczyć, no to co jest ten Baron Munchausen, nie, nie możemy się sami wyciągnąć za głowę z błota. Więc natomiast znowu ja bym wracał do tego, co jest moim celem, nie? Jeśli nie jestem w stanie tego odkryć, to może, nie wiem, muszę wyjechać, nie wiem, pojechać na rekolekcje gdzieś, nie wiem, oderwać się, tak? Coś zrobić takiego, żebym trochę mógł znaleźć, poszukać tej odpowiedzi w ogóle na pytanie, co jest dla mnie ważne. I wydaje mi się, że potem, no jakby jest ta konsekwencja, to pójście za ciosem, nie? Że skoro to jest ważne, no to trudno rzeczywistość, świat, no jakby będziecie się z tym mierzyć, że ja wybieram inaczej, nie? I też wiedząc, że komuś się to może po prostu nie spodobać. Nie musi. Tak jest. Nic nowego. Zatem, drodzy Państwo, widzimy się za tydzień, a ty zacznij odmierzać. 5, 4, 3, 2, 1 i do zobaczenia. Miło się z Wami gawędziło, widzimy się za tydzień. W międzyczasie podamy temat. Jarek mryga okiem, więc też mrygamy. Cześć, do zobaczenia. Do zobaczenia i pa.